Pick-up Club, sztuka flirtu. Szczerze powiedziawszy, przystępowałem do lektury książki Pick-up Clubu z dużymi obawami. Bynajmniej nie dlatego, że obawiałem się o jej poziom merytoryczny. Wszak grupa trzyma go już od dłuższego czasu. Obawiałem się, czy książka nie okaże się po prostu kolejnym posuwnikiem napisanym przez kolejną szkołę uwodzenia, jak chociażby Alchemię Uwodzenia. Czytasz taką książkę, niby wszystko jest ok, niby nie ma się do czego przyczepić. Ale jak przychodzi co do czego, nie ma tego czegoś, co po takiej lekturze być po prostu powinna. Moje obawy się jednak nie sprawdziły. Przede wszystkim już na początku wielki plus za rozdział Twoje własne atrakcyjne ja. Nikt w Polsce o tym nie pisał, a przynajmniej ja nie znalazłem, a jest to wręcz fundamentalna sprawa dla całego pick-upu. E-booka dobrze opisują tytuły kolejnych rozdziałów. Sztuka flirtu, uwodzenia i związku. Pierwszy jest opisany wzorowo, drugi mógłby być dłuższy, a do trzeciego mi się jeszcze nie śpieszy. Poza tym w każdym z nich są uwagi pisane z perspektywy kobiecej, co jest wartością deficytową w Polandii. Żeby nie było, książka nie jest idealna, jest trochę literówek czy błędów redakcyjnych. Przydałoby się, żeby ktoś trzeci raz przeczytał e-booka od deski do deski i je wynotował, aby w kolejnej edycji już się nie pojawiły. Poza tym nie rozumiem podpisywania każdego podrozdziału nickiem autora. Podsumowując, solidnie, na poziomie, przeczytajcie koniecznie trzeci rozdział, punkt 9.